Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam trochę filmiku bramkarskiego. Jest z nami kolega Patryk. Cześć! I drugi kolega. Kolega Patryka. Siema. Więc oni będą strzelać, a ja wiadomo będę stał na bramce. Myślę, że możemy zaczynać. Nauczy się z tego, jak dobrze złapać piłkę, jak wybronić piłkę górną, jak wybronić piłkę, która leci w okno i tak dalej, po ziemi i tak dalej. Więc myślę, że zaczynajmy. Najpierw Patryk z kolegą pokażą zwykłą podcinkę, którą będę wybronił. Chodzi w tym o to, żeby po prostu piłkę bardziej do siebie przytulić. Czyli jak leci piłka, no żeby nam się nie odbiła od rąk, a zatrzymała się w rękach. Czyli mniej więcej taki ruch. Jak widzieliśmy, jak powiedziałem wcześniej, musiałem bardziej przytulić piłkę. Teraz pokażemy, co by się stało, gdybym tak nie zrobił. Teraz pokażę Wam po prostu zwykły strzał na siłę i co z taką piłką zrobić. Wystarczy ją po prostu złapać i się jej nie przestraszyć, bo jak się jej przestraszymy, to odruchowo puścimy ręce i piłka po prostu wyleci. Więc strzał na siłę jest najważniejsze, żeby się nie przestraszyć. Jak piłka leci trochę bardziej do boku i nie damy rady już jej na pewno złapać, to trzeba wypiąstkować, czyli albo zrobić tak, albo tak. Najlepiej na bok, nigdy do przodu, bo jakby przeciwnik biegł, to by po prostu miał i dobijał. Jak widzieliśmy, strzały były potężne, więc najprościej było po prostu piłkę wybić na bok. Czasem ja też popełniłem błąd, bo wybiłem przed siebie, ale ogólnie do takiej piłki, jak się wybije przez siebie, to trzeba tą piłkę walczyć i do niej biec. Musieliśmy. Teraz pokażę Wam strzał w krętkę. Czyli najważniejsze jest też złapać piłkę bardzo przytulić do siebie, żeby Wam nie uciekła. Ale w krętce najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, złapać ją w ostatnim momencie, kiedy już będzie lecieć ostatnim torem. Jak widzieliśmy, stałem bardziej przy tym słupku, żeby mieć bardziej tutaj, żeby dosięgnąć tu. A jak już, to mogę się przesunąć wtedy tu i wybronić tu. To wszystko chodzi tak. Nie stoimy centralnie na środku, bo wtedy nie zdążymy się tam rzucić, ale to jest bardzo trudny kąt. I wtedy też nie zdążymy się tutaj przesunąć, bo będziemy za bardzo... Tak. Więc jak jest taka krętka, wtedy stoimy bardziej przy tym słupku. Czyli gdzieś tu. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Zostawcie pod tym filmikiem oczywiście łapkę w górę, subskrypcję, jak jeszcze tego nie zrobiliście. No i z dzwoneczkiem, żebyście wszystkie filmy widzieli. I jaki próg łapek, żeby był kolejny filmik? 15. Nie, za mało. Za dużo. 10 łapek w górę i lecimy z kolejnym filmem.